Witam w trzeciej części wydania styczniowego. 17 stycznia prezydent Argentyny Javier Milei wygłosił kapitalne przedmówienie podczas zlotu gospodarczego w Davos. W całości opublikowaliśmy je w dzienniku, a oto kilka fragmentów. Jestem tu dzisiaj, aby powiedzieć, że Zachód jest w niebezpieczeństwie. Jest w niebezpieczeństwie, ponieważ ci, którzy mają bronić wartości Zachodu, są połączeni światopoglądem który nieuchronnie prowadzi do socjalizmu, a w konsekwencji do ubóstwa. Otwierają drzwi socjalizmowi i potencjalnie skazują nas na biedę, nędzę i stagnację, ponieważ nigdy nie wolno zapominać, że socjalizm jest zawsze i wszędzie zjawiskiem zubożającym, które zawiodło w każdym kraju, w którym próbowano go wprowadzić porażką ekonomiczną, społeczną, kulturową, a także zamordował ponad 100 milionów istot ludzkich. Wniosek jest oczywisty. Kapitalizm jako system gospodarczy nie jest przyczyną naszych problemów, ale jedynym narzędziem, jakie mamy, by położyć kres głodowi, ubóstwu i nędzy na całym świecie. Nie dajcie się zastraszyć ani katastrofom politycznym, ani pasożytom, którzy żyją z państwa, nie poddawajcie się klasie politycznej, która chce tylko utrzymać się przy władzy i zachować swoje przywileje. Pomnik pod tytułem Pociągi do życia, pociągi do śmierci autorstwa gdańszczanina Franka Meisslera i Lizji Sofii Bechna przed dworcem Friedrichstrasse w Berlinie, z którego wyjeżdżały transporty do Auschwitz, został zbezczeszczony. Wysmarowano na nim meczety. Ten akt ignorancji i wandalizmu przeszedł niemal bez echa w mediach mainstreamu. Gdyby sprawcami byli neonaziści, byłoby oczywiście inaczej. Szokiem dla zielonych powinny być wyniki obliczeń faktycznych kosztów transformacji energetycznej. Sama rozbudowa sieci elektrycznej pochłonie 350 miliardów euro więcej niż zakładano. Ogłosiła to Federalna Agencja Sieciowa. Oznacza to praktycznie koniec transformacji energetycznej. Drugi gwóźdź do trumny zielonego eksperymentu to zakaz eksportu gazu płynnego wprowadzony przez prezydenta USA Joe Bidena, który w ten sposób chce wywrzeć presję ekonomiczną na rząd stanu Teksas, aby zlikwidował zapory na granicy z Meksykiem i wpuścił imigrantów. Teksas de facto ogłosił mobilizację i sprowadza nawet czołgi z innych zaprzyjaźnionych stanów, aby obronić się przed ewentualną interwencją wojsk federalnych. Gubernator Teksasu powiedział, że Biden uderzył w stan decyzją o zamrożeniu eksportu LNG. Teksas jest jednym z głównych obszarów wydobycia gazu ziemnego w USA, a zamrożenie eksportu jest według Grega Abota ciosem dla ciężko pracujących w przemyśle energetycznym mężczyzn i kobiet. Biden zdecydował się oczywiście na jawny szantaż i wzięcie gospodarki Teksasu jako zakładnika. Istnieje jednak podejrzenie, że gospodarka całych Stanów Zjednoczonych upadnie, zanim dość rozwinięty, bogaty Teksas ulegnie rządowi federalnemu. A Niemcy są szalone. Zabraniają frackingu, importując drogi gaz ze Stanów Zjednoczonych, które teraz wstrzymują eksport. Polecam Państwu fragment przesłuchania przed Komisją Senatu USA wiceministra do spraw energii Davida Turka w sprawie kosztów transformacji energetycznej i jej wpływu na klimat dokonane przez senatora Johna Kennedy'ego. Proszę sobie po obejrzeniu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego podobne przesłuchania nie miały miejsca w żadnym parlamencie po tej stronie Atlantyku. Serdecznie Państwa pozdrawiam. I tradycyjnie, niech moc będzie z Wami.